Rozdział 15. I mówił znowu Pan do Mojżesza: powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat. Oni, ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury. Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnijcie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić, a nie pójdziecie za rządzami swego serca i oczu, przez które plamiliście się niewiernością, byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Omawiamy dzisiaj przekazanie noszenia frędzli. Jest to jedyny fragment w Biblii, który mówi o frędzlach, a jednak frędzle są wszechobecnym znakiem przymierza z Bogiem. To z pozoru błahe przekazanie zostało umieszczone w kluczowym momencie opowiadania o wędrówce ludu Bożego ku ziemi obiecanej, kiedy po raz pierwszy Izraelici dotarli do jej bram, a jednak odmówili wejścia pod Bożą opieką. W poprzednim odcinku odejście od przymierza zostało publicznie dokonane przez człowieka jawnie łamiącego przekazanie zachowania szabatu, które jest najważniejszym przekazaniem z pierwszej tablicy Dekalogu. Odsyłam do naszej serii komentarzy na temat szabatu. Link powyżej. W poprzednim fragmencie Biblia mówiła o najważniejszym przekazaniu Dekalogu. W tym fragmencie Biblia omawia najmniej ważne przekazanie prawa Bożego, przekazanie noszenia sznurka przyczepionego do ubrania. To nam daje do zrozumienia, że trwanie w przymierzu z Bogiem wymaga zachowania całego prawa Bożego, od największego do najmniejszego przekazania, oraz że frędzle, choć niepozorne i przyziemne, są wymownym sposobem wyrażania naszej wiary w sposób cielesny, podobnie jak przestrzeganie szabatu posiada wymiar cielesny, choć podnosi nas do wyżyn duchowości. Frędzle, po hebrajsku tzitzit, od czasownika tzitz, oznaczającego oglądać, jak czytamy w wersecie 39, dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnijcie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić. Początkowo frędzle składały się ze sznurków koloru białego i niebiesko-fioletowego, które to kolory występują w zasłonie świątyni. Stąd noszenie frędzli powinno przypominać wierzącemu, że jego życie jest powiązane ze świątynią, że sam wierzący jest ruchomą świątynią chodzącą po świecie. Przekazanie noszenia frędzli odnosi się do drobnego znaku materialnego, jest najmniej ważnym ze wszystkich przekazań, ale właśnie dlatego, że takim jest, jest probierzem naszej wierności wszystkim Bożym przekazaniom. Nasz sposób przestrzegania najmniejszego przekazania pokazuje jakość naszego przestrzegania wszystkich Bożych przekazań. Czy przestrzegamy je w duchu miłosnego oddania Bogu, czy raczej z przymusu i mimochodem? Przepisy prawne z 15 rozdziału Księgi Liczb są umieszczone w kontekście nieudanego, samozwańczego ataku na ziemię obiecaną. Dzięki takiemu umiejscowieniu daje się nam zrozumieć, że posłuszeństwo prawu Bożemu od największego przekazania przestrzegania szabatu do najmniejszego przekazania noszenia frędzli jest jedyną bronią i jedyną siłą ludu Bożego. Sama ziemia obiecana nie jest tak ważna. Nie ona jest podstawą przymierza. Jest w nią wiara i zaufanie Bogu, wyrażające się w przestrzeganiu Bożych przykazań
od najmniejszego do największego. Niezależnie od posiadania lub utraty ziemi obiecanej, przymierze z Bogiem będzie trwało, dopóki będzie trwało posłuszeństwo Bogu w duchowej łączności z ofiarami świątynnymi. No dobrze, ale w jaki sposób syn Abrahama miałby materialnie przestrzegać to przekazanie noszenia frędzli? Otóż nie ma w Biblii szczegółowych dalszych instrukcji, a więc materialny sposób noszenia frędzli może być dostosowany do różnych czasów, zwłaszcza odkąd nie nosimy już ubrań składających się z jednej prostokątnej płachty. Sami rabini nie są między sobą zgodni co do sposobu wypełniania tego przekazania, co daje nam wolną rękę dla praktykowania tego przekazania w duchu i w prawdzie. W jaki sposób chrześcijanie mogliby to przekazanie wypełniać? Otóż istnieje starodawna praktyka, aby nosić na sobie wyraz przywiązania do nowego przymierza w powiązaniu z jedyną ofiarą miłą Bogu. Chodzi oczywiście o zwyczaj noszenia na sobie medalika lub krzyżyka, które pełnią rolę przypominajki i świadectwa Bożego daru życia w wolności i świętości dzięki ofierze krwi Jezusa Chrystusa. Może czas na dawanie osobistego świadectwa. Osobiście wypełniam to przekazanie przesadnie. Nie jestem wzorem do naśladowania. Po prostu dzielę się tym, co noszę. Jako świadectwo przynależności do nowego przymierza noszę na sobie medalik, jaki otrzymałem na moim chrzcie za niemowlaka. Uważam, że jest to piękny wyraz wiary moich rodziców chrzestnych. Dzięki Bogu ten medalik mam po tylu latach i nadal noszę go przy sobie. Ma tam datę chrztu. Traktuję go jako wyposażenie obronne dla mojej wiary. Do duchowego ataku noszę ten krzyżyk, bo w tym znaku zwyciężymy. Ten akurat krzyżyk ma wyrysowany na nim płomień miłości niepokalanego serca Maryi. To jeszcze nie koniec mojego uzbrojenia. Został mi jeszcze nałożony szkaplerz na Świętej Maryi z góry Karmel i noszę go jako wyposażenie obronne. Mam też szkaplerz świętego Michała Archanioła, co wyraża moją chęć bycia wcielonym w zastępy niebieskiego wodza. To jest część ataku. Skoro szkaplerz swoim kształtem nawiązuje do starożytnych szat, do niego właśnie przyczepiłem biało-niebieskie sznurki, czyli frędzle, ale kolory nieco wyblakłe. Przykazanie z Księgi Liczb mówi o tym, że ten materialny znak ma nam stale przypominać o Bogu, a noszenie czegoś na szyi nie za często mi się rzuca w oczy, dlatego na ręku noszę dodatkowo cudowny medalik, czyli medalik niepokalanego poczęcia z Rue du Bac w Paryżu w ramach obrony. I w ramach ataku mam zawsze na palcu gotową broń różaniec. Strzelam z niego przy każdej możliwej okazji. Jestem więc uzbrojony i gotowy do walki duchowej. Niech się szatany boją i uciekają do piekła. Tyle na dzisiaj. W następnym odcinku wrócimy do barwnego opowiadania z pióra Deuteronomisty. Do usłyszenia. I mówił znowu Pan do Mojżesza. Powiedz Izraelitom, niech sobie zrobią frędzle na krajach swoich szat. Oni, ich potomstwo, i do każdej frędzli użyją sznurka z fioletowej purpury. Dla was będą te frędzle, a gdy na nie spojrzycie, przypomnijcie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je wypełnić, a nie pójdziecie za rządzami swego serca i oczu, przez które plamiliście się niewiernością, byście w ten sposób o wszystkich moich przykazaniach pamiętali, pełnili je i tak byli świętymi wobec swojego Boga. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który was wyprowadził z ziemi egipskiej, aby być waszym Bogiem. Ja jestem Pan, wasz Bóg.